Pochwalony Jezus Chrystus. Wstajemy, aby uwielbiać Boga, aby cały ten dzień był połączony razem z Jezusem. Dzisiaj jest Ewangelia Burza na jeziorze. Uczniowie panikują i Pan Jezus, gdy uciszył burzę, mówi: czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Ta burza symbolizuje burzę w naszym życiu, różne trudności, które mamy. Gdy tracimy grunt pod nogami, gdy nam się nie chce żyć, gdy ktoś nas oskarżył, obmówił, gdy wszystko jest przeciwko nam, gdy mamy jakiekolwiek tarapaty, gdy nie doświadczamy Boga. To jest czas strapienia duchowego. I jak się wtedy zachowujemy? Czy to jest moment, że ja chcę oddać Bogu chwałę i być z Nim jedno, czy odsuwam się od Boga? Jak działam w burzy? Czy mówię: Panie, ratuj, bo straciłem Go z oczu? Czy raczej patrzę się na Jezusa, a gdy się patrzę na Jezusa, to zwyciężam? Święty Ignacy w regułach rozeznawania duchowego mówi, aby w czasie pocieszenia myśleć, jak się zachowam w czasie strapienia. Gdy mam dobry czas, mam myśleć, jak się zachowam w czasie burzy. Czy stracę Jezusa z oczu, gdy będzie się wszystko kołysało, burzyło w moim życiu? Czy podejmę trud: patrz na Jezusa, a nie zwątpisz, patrz na Jezusa, a nie stracisz wiary. Zachęcam dzisiaj, proszę Was o to. Niech każdy z nas pomyśli o burzy. Jakie mieliśmy burze? Być może jakie są przed nami? Robimy to, co jest w regułach rozeznawania. Pomyśl o tym, jak się powinieneś zachować w takich burzach, żeby to było patrzenie na Jezusa. Miejcie cudowny dzień. Kciuk w górę i proszę Was, żebyście koniecznie subskrybowali kanał dla dzieci. Tutaj ten link, Mocni w duchu dzieciom. Trzymajcie się.